Policjanci legnickiej drogówki chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę busa. Ten na ich widok gwałtownie dodał gazu, co jeszcze bardziej zwróciło uwagę funkcjonariuszy. Mężczyzna zatrzymał swój samochód kilka ulic dalej, wybiegł z pojazdu i wbiegł do sklepu. Funkcjonariusze natychmiast udali się za nim. Mężczyzna na widok policjantów wchodzących do sklepu odrzucił kluczyki od pojazdu pod nogi ekspedientki. Zaczął zachowywać się bardzo nerwowo. Funkcjonariusze błyskawicznie obezwładnili mężczyznę. Mężczyzna nie słuchał poleceń policjantów, a jego agresja narastała. Na pomoc przybył kolejny patrol. Podczas doprowadzenia mężczyzny do radiowozu uderzył on funkcjonariusza samodzielnego pododdziału prewencji policji w Legnicy. Nie chciał poddać się badaniu na zawartość alkoholu oraz narkotyków. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach informacyjnych okazało się, że ma 3 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Jest poszukiwany do zakładu karnego na 2 lata odsiadki. Po kilku godzinach badanie alkomatem wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Pobrano mu krew do badań i swoją podróż zakończył w celi. 40-latkowi grozi kolejna kara, tym razem 5 lat pozbawienia wolności.